Dziękuję serdecznie. Witam! Ja, wiecie co? Marzyłem o tym, żeby powiedzieć witam Opole. To, co dał mi Sopot wczoraj, nie dało mi żadne miasto. Jestem od wczoraj szczęśliwym człowiekiem. Dziękuję ci, Sopot. Wczoraj wysiadłem na przystanku Sopot wyścigi. 200 metrów dalej patrzę, jest otwarta brama, skład węgla. Mówię, wchodzę. Zapytałem się, jest? Jest. Wziąłem końcówkę. Jakieś 3-3,5 kilograma. Pani zmiotła, dała sam groszek eko. Powiedziałem, jestem szczęśliwy, zimę mam z głowy. Jeszcze tylko kupię styropian na przód i na tył i będzie dobrze. Więc tak, 25 lat, chciałem powiedzieć 25 lat TVN-u, ale przede wszystkim 25 lat Konstytucji. Aleksander Kwaśniewski podpisał Konstytucję 25 lat temu. Lech Wałęsa w niej chodzi. A Jarosław Kaczyński powiedział, że on jej nie łamie. Po czym dodał, że Tusk ją złamie. Czyli nie łamie, ale donosi. Natomiast teraz jechałem 2 godziny temu tu, tędy przez te alejki. Ciemno, ciemno, ciemno. To normalnie horror można nakręcić. Na tych uliczkach horror. Po prostu nic nie widać, gdzieś tam niebo. Jechałem miesiąc temu. Mniej więcej przed północą. Ja mówię, no dojechać przed północą i już nie wychodzić. Ciemno, deszcz pada. Gdzieś tam pod górkę, bo to było pod Ełkiem górka i tam widać niebo, reszteczki takiego jasnego jeszcze nieba. Jadę, jak jechać, tu mi błyszczy i nagle widzę na tle tego nieba poroże. Jeleń, jak nic, albo dwa. Poroże tak. Wpakuje się na szosę. Ja po hamulcach zamykam oczy. Ja dojechałem, mówię tak, otwieram. Tak, widzę poroże, widzę oczy z nad maski. Baba z chrustem. No, powiem wam, że ja nawet zapytałem się, czy to pani, ona mówi, teraz tak, bo do 18 to jest chłop. No to zgodnie z zaleceniami PiS-u się zmieniamy płcią. Natomiast to wszystko jest, ja mówię, zapłaciłem bardzo mało za te 3,5 kilo, bo to 10 zł dałem pani, jestem zadowolony, ale jeżeli chodzi o pieniądze, to taka była zapowiedź, że coś tam, klub mistrzów czy coś, po prostu to żarty, takie durne żarty. Mnie to imponuje, coś takiego jak klub milionerów. Mamy w tej chwili 66 w klubie PISK, klub milionerów, każdy z kijem golfowym w domu. Ja mówię, tylko nie uczcie Jarosława, bo jak wpadnie w dołek, to nie wyjdzie, ale... O nie, nie ma to. Natomiast jeżeli tam jest 66, mamy sierpień, ja mówię, to do końca roku będzie 100. Będzie 100 milionerów, a może nawet 101 jak dalmatyńczyki. Nawet bym wolał dalmatyńczyki. Naprawdę to jest, ale jak z ludźmi idzie im świetnie, uważam, że Polska się bogaci swoimi przedstawicielami, tak? Im ludzie bogatsi, tym Polska bogatsza. Brawo dla naszej partii. Natomiast, ja mówię, z ludźmi idzie świetnie. Natomiast ze zwierzętami nie jakoś... Co się wezmą za zwierzynę, to jakaś dupa wychodzi. Najpierw chcieli dziki wystrzelać, to im pouciekały. Piątka Kaczyńskiemu nie wyszła, oparła się o klatki. Ale konie na kolanach w Janowie. Ryby na grzbiecie. Po prostu, ja tylko mówię tak, co z ptakami? Dzisiaj widziałem, bociany się zbierają. Mają szczęście. Pakować się i nie wracać? A dramat jeszcze jest taki, że jak dzisiaj siedziałem, chciałem, mówię tak, a zjemy rybę. No to był głupi pomysł. Słyszę tak, jak ktoś mówi tak, a ma pani mrożoną od z lutego? Natomiast to wszystko jest, powiem wam, to takie, widzieliście dzisiaj niedawno, 2 dni temu, wojewoda, płynął,
Odrą! Na rufie chyba, czy coś. Bo do dziobu nie doszedł. Stoi i mówi tak. 10 kilometrów, 5 w tę, 5 w tamtą. I jest tak. Kamera, a on mówi tak. Odra się sama oczyszcza. Nie ma ani jednej ryby. Nie ma. Nie widział. Brawo. Nie ma ryby, nie ma ryby. I mówi tam. A tam mówi, proszę bardzo, o, bądź co bądź, łabądź. Flaming. Kormorany. Co chcesz? Rzeka żyje. O, tam ludzie idą. Nie podchodźcie do brzegu. Rzeka żyje. Ona się oczyści, kiedyś oczyści. Natomiast to wszystko jest naprawdę, nie wiem, wiecie co, powiem szczerze troszeczkę, przyznam się, jestem pogubiony. Pogubiony. Nie ma co żałować. Pogubiłem się. Pamiętam jak dziś, jak pan premier Mateusz Morawiecki w czerwcu wystąpił w takiej reklamówce, ile to my zrobimy za 174 miliardy. Gdzie będzie tam, domy będą tynkowane, koleje szybkie, no po prostu doły głębokie, góry wysokie. Inna Polska będzie malowana złotem, miodem płynąca. Po prostu, ja to pamiętam, to było w czerwcu, wrócił, powiedział, jaki sukces! Ja mówię, no i co jest, Mateusz? Gdzie są pieniądze? Nie do tego wagonu wsiadłeś z Brukseli? Mówię, Mateusz, jeżeli... Ja wybaczam. Ja mówię, gdzie są te papiery? Czy ktoś widział papiery? Co my musimy zrobić? Co on podpisał, Mateusz? Błagam cię, człowieku. Mogę tak mówić, jestem starszy od ciebie. Co jest podpisane? Bo tak, mogli podrobić jego podpis. W Brukseli. Wstał, Urszula zachechmęciła. Coś tam tego, von Leyen. Benz, podpisane tak. Albo podpisał, nie czytając. To jest możliwe, no bo... A może było po niemiecku? A po niemiecku to tylko Tusk. Albo podpisał, czytając, nie rozumiał. Albo podpisał, czytając, zrozumiał, ale powiedział, a w dupie to mam. I tak zapłacą, i tak zapłacą. Łaski nie robią. No po prostu powiem wam, ja mówię, gdzie są te... A jeszcze mi cały czas mówią, że są jakieś kamienie podpisane. I że jeżeli tego kamienia nie zrobimy, to tamte kamienie... No błagam was. Ja mówię, Mateusz, powiedz, ile tych kamieni przywiozłeś? Bo naprawdę to jest dramat. Dramat dupa i kamieni kupa. Jak ktoś już kiedyś wykrakał. No to jest... Kamienie, jedna rzecz. A mówię, a zapytajcie się, mówię do dziennika, ja mówię, zapytajcie się pana Mateusza o kamienie. Dziennikarz się pyta o kamienie, a on tak robi taką minę, jakby sam miał kamienie w nerkach i właśnie przez cewkę przechodził. Czy to jest normalne? Błagam was. Ja mówię do pani tej, gdzie jest ta Urszula? A w Brukseli jest. Jeżeli Urszula słyszysz, zrozum nas, Polaków. My nie chcemy praworządności już. Panowie sędziowie, tam już Szyszyny, te wszystkie chłopaki, no, te tuleje. Idźcie w stan spoczynku, idźcie, dostaniecie po 20 tysięcy co miesiąc, jak koledzy już. Do końca życia będziecie mieli 20 tysięcy. Polacy nie chcą praworządności. Powie wam to pan Zbyszek. Nie chcemy, chcemy tylko jednej rzeczy. Wprowadzić naszą polską praworządność od zera. Taką, na jaką my się zgodzimy. Z tym, że przed rozprawą każdy idzie do sądu z własnym granatem. Kurwa, to. To już dosyć. Ciężka sytuacja. Natomiast powiem państwu, że naprawdę to, co mi czasami daje pan Jarosław, to naprawdę... On mi przywraca dzieciństwo czasami. Jest naprawdę cudowny. Jak była taka sytuacja, jak ja to kocham, powiem wam, ja to kocham. Jak są w Sejmie wszyscy. Takie będzie głosowanie na początku września. Podobno mają specjalnie przyjechać, ale kto im kupi bilety, nie wiem. Ale
Mają być, mają coś głosować, jeszcze nie wiedzą co, ale mają przyjechać. I wtedy będzie 460, nieważne, czy jest ktoś leży, czy nie, czy ma jelita na zewnątrz. Pozbieraj, jedziesz. Tylko zagłosujesz, wracasz. I wtedy jest komplet, ja widzę, że oni pracują i wtedy uwielbiam, jak patrzę na trzy fotele po prawej stronie. Pan minister Błaszczak, pan nasz najwyższy prezes, a jaką zrobili prezent w Miechowie, kasztankę zrobili dla prezesa. Widzieliście kasztankę? Taki konik. Wszyscy sprawdzali, czy Jarosław wskoczy, czy nie. To jest po Piłsudskim. Źrebak. Tylko żeby nie był samczyk, bo może... No nieważne, co ja mówiłem? Aha, i siedzą we trzy. Pan Błaszczak, pan Jar... i pan Terlecki. Po pewnym momencie pan Terlecki wstaje, tam idzie coś pogrzebać przy lasce. A tutaj na to wolne krzesło zaczyna się obrót. Jest godzina do głosowania. Pamiętam to głosowanie półtora miesiąca temu. Jest tak, godzina do głosowania, czyli jest czas i jest tak, zmiana. Ktoś przychodzi z góry, siada i do prezesa. A prezes... Cały czas tak, nie wiem. Czosnek jedli czy coś, bo to 11 rano, tak, że może ładnie polecieć, jak taki świeży. Wstaje, wychodzi. Następnie 10 posłów zrobiło. Ja mówię, to jest normalnie izba przyjęć. Ja mówię, chyba głosowanie, jeszcze 5 minut do głosowania. I idzie pani taka w czerwonym, myk, myk, siada. I nagle ja słyszę 3 puknięcia. Ludzie, stanęła mi przed oczami ostatnia spowiedź przed pierwszą komunią. Ja pamiętam te ćwiczenia. 5 dni te siostry nas katowały. Spowiedź, klękasz, podchodzisz. Potem kończysz, więcej grzechów nie pamiętam. Do widzenia, jest pukanie. Całujesz w stółę, czy co tam jest wyłożonego i do widzenia. No teraz tak. Pamiętam, 9 lat, ludzie, to dla mnie było takie przeżycie. Te siostry nas katowały. Klęczymy, mówimy. Stukanie, całujemy, pukanie tego. No to jest tak, sobota, już jest po próbie generalnej piątkowej. Teraz prawdziwe grzechy. I kolejka. Tu widzę, że mi ta opada, to helanko były takie białe. Co się zrolowałem, wyprostowałem, idę. Tu gromnica mówi, żeby mi się tylko sama nie zapaliła, idę. Bo taka temperatura, no. Idę. I ostatni schodzi, teraz ja. Źle, jedna noga na tę deskę, druga na posadzkę, tak. Przesunąłem prawą, drzazga mi weszła. Ja mówię tak, ja. A ksiądz mówi tak, grzech zawsze boli, o w mordę. Ja mówię, to akurat była dziazga, no ale nie szkodzi. On mówi tak, wszystko boli zawsze. Ja mówię, dobrze, ja mówię, on mówi tak, no to słucham cię chłopcze. I znowu tak ktoś, takie typowe chyba jesteś. Tak widzę przez tę klatkę. Ja mówię, no, a nerwy już tak. Mówi tak, no, a to, niech będzie pochwalony już. A kto? Ja mówię, nie wiem. Wiecie, no to... Wiecie co, no po prostu ja już byłem tak na takich emocjach, no. No dziecko 9 lat. Ja wiem, co ja mam powiedzieć. On mówi tak, jakie grzechy? Ja mówię, nic takiego nie pamiętam. Nie zabiłem, nie ukradłem, żony nie mam. Nie zdradzałem. No ludzie, no ja mówię, co ja mogę jeszcze powiedzieć? To mam coś wymyśleć? On mówi, a więcej? Ja mówię, więcej nie pamiętam i nie żałuję. On tak, dobra, widzę, tak, machnął ręką i tak, dobra, i... Pukanie to jest wolność i tak. Ja mówię, jest okej. Wstaję, całuję, idę. Jak ja zobaczyłem tę scenę z tą czerwoną, czerwona kończy rozmowę, ja słyszę takie... Albo to laską puknął tamten, albo pan Kaczyński z buta wziął, głos się rozległ, ja słyszę pum, pum, pum. Ja patrzę, a ona tak zesztywniała, klęknęła przed prezesem, pocałowała i poszła. Ja mówię, no jednak pamięć jest z dzieciństwa. Zawsze się pamięta.
po pukaniu zawsze jest całowanie. Natomiast króciutko już idę, bo żeby skończyć przed północą, Jezus, obiecałem, bo o 12 duchy. I tak. Jest taka sytuacja, mówię, drugi raz dzieciństwo. Jak powiedziałem, pieniądze dla Polski będą, powiedział Jarosław Kaczyński, ja mu wierzę, będą. Nie potrzeba tych pieniędzy pana Mariusza i pani tej Urszuli. Mateusza, nie Mariusza. Zresztą na jedno wychodzi. Gdzie ty idziesz teraz? Już się nie interesuje kasa dla Polski? Polak, cholera jasna. Patriota pewnie jeszcze. Szybciutko kończę. I tak, jest taka sytuacja. Co ja mówiłem? Pamiętam. COVID-a się miało, ale się pamięta. No i tak, jest taka sytuacja, że, cicho, przypominam się, Jarosław powiedział tak. Niemcy nam jeszcze zapłacą. Ja mówię, nie ma cudów tak. Przede wszystkim najpierw tak. Za Odrę, za Nysę, za Wartę, za Wisłę i za Bóg wie co jeszcze. Zapłacą za to, jeszcze zapłacą. Sprzedali Lewandowskiego, niech zwrócą. To nie jest żart. To są nasze pieniądze. Za Polaka! Nam się należy jak psu... Jak mówi pani Szydło, należy się. Dalej mówię teraz, pieniądze, reparacje, skończmy wreszcie z tym dopominaniem się. Albo zapłacicie, albo wynocha! Do Niemców mówię! Prezes powiedział, że nie przepuścimy, powiedział, cytuję dokładnie, nie przepuszczę. I nie popuszczę. Ale wiecie co? Jak powiedział, że nie popuszczę, to mówię sobie, oj, żeby za wcześnie ta deklaracja nie padła. Bo mnie się przypomniał, miałem 6 lat, mój kuzyn miał 7. U mojego dziadka mieliśmy wakacje jak co rok. Idźcie tam do, bo coś tam, mleko czy coś pożyczyć. Cukier pożyczyć. Bo mleko czy coś. Zawsze żeśmy szli, furtka otwarta i tak pani Helenko, Helenka wychodziła i w tę kankę to mleko tak. Idziemy tak, furtka się za nami zatrzasnęła, tak. Trzymam tę kankę, tak, pani Helenko. Jezus, ludzie, myśmy tam nie byli rok, tak, minęło rok. Wakacje od lipiec do lipca. Nagle! Zagotowało się, zabulgotało 2 owczarki, oczywiście niemieckie. Zębami tak, jęzor tak, drugi tak, jeden przed kuzynem, drugi przede mną i tak. Ja mówię, no już je. Na razie tylko smakuje. Ja tak patrzę na tego kuzyna, mówię tak, tylko nie popuśćmy. Ja powiedziałem, nie popuszczę. Ale on coraz bliżej. W końcu oparł te pazury i ta Helenka tak do mnie. Te psy poszły. A myśmy się rozluźnili. Tak nas trzymała adrenalina i puściła. Ja mówię, chodź, mówi Wojtuś do kuzyna, chodź. I szliśmy prawie jak rodem z Sopotu, jak marynarze, szeroko. Idę szeroko, ściskam was, całuję. Jeszcze raz całuję. Pa.